łatwość dostępu do internetu, czyli sieci, przez którą możemy między innymi zdobywać różne informacje, nie jest w dzisiejszej dobie problemem. Problemem jest umiejętność rozróżnienia informacji, które są, jeśli dzielimy działania na destrukcyjne i konstruktywne, tak samo można podzielić informacje na destrukcyjne i konstruktywne, informacje, które służą dla całej społeczności, dla większości społeczności, bądź informacje, które służą dla garstki, która wręcz żeruje na większej części społeczności. Ostatnio przeglądając kanały na YouTube, którymi jestem zainteresowany, dużo się mówi o panie Janie Zbigniewie Hrabiu Potockim. No i jest taki kanał CW24CV, jest taki kanał Porozmawiajmy TV, jest marka Podleckiego NTV. W tej chwili tu widzę jeszcze Pakt TV, Pac TV, PACTV, tytuł nagrania: Nową konstytucję powinien napisać naród polski, więc tego jest bardzo dużo. Tag NTV, który chyba jest związany z Aleksem, nie jestem pewien. Z Aleksandrem. Armia Jasnej Strony Mocy, która jest chyba związana z Polem Lechickim, panem, który uważa teorię płaskiej ziemi za właściwą. Też nie jestem pewien, czy się nie mylę, ale tak mi się wydaje, tak to kojarzę. Jest kanał oczywiście Pol Lechicki. Tam parę kanałów poszło w jakieś zapomnienie, albo mi YouTube ze swoich logarytmów nie wyliczył, coś się zmieniło. U Jana Dociekliwego nie wiem, czy było nagranie o Potockim, ale to jest też kanał, na który zwracam uwagę. No można jeszcze posłuchać, nie zawsze, nie do końca serio, ale takie między informacjami rzeczowymi na poważnie, a rozrywkowymi, można posłuchać wideo prezentacje, jest taki kanał. W tej chwili widzę też kanał Adras 44, Jan Zbigniew Potocki, wybory samorządowe 2018. Pierwszy raz słyszę o tym nagraniu. Pierwszy raz daję sobie z tego sprawę, że jest takie nagranie. Nie oglądałem jeszcze. Osobiście oglądałem wiele nagrań z kanału Aleksandra, czyli Porozmawiajmy TV, CV24TV, wydaje się, rozsądnie mówi ten pan. No i chyba oglądałem też Armię Jasnej Strony Mocy. W związku z tym, że się bardzo dużo mówi o panu Potockim, człowiek zaczyna się zastanawiać, co jest tym wszystkim grane. Pierwsze, co mnie niepokoi, to jakaś zbieżność z niewłaściwym wymawianiem niektórych słów, co kojarzy się od razu z Wałęsą. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba pan Potocki mówi, zamiast ja nie rozumiem, ja nie rozumie. I gubi M na końcu. Oczywiście nie dyskwalifikuje mi to pana Potockiego do ubiegania się o to, by był prezydentem miasta Warszawy. Ale to już zwraca mi uwagę na osobę i raczej nie dodaje, a ujmuje.
Podobnie dziwię się wypowiedziom na temat, kiedy się cytuje papieża, który był w jakimś sensie oficjalnym szefem Watykanu. Nie dociekam, czy jest jeszcze ktoś w gabinecie cieni nad nim w hierarchii. A propos w ogóle hierarchii, za chwilę powiem, co myślę na ten temat. Więc jeśli chodzi o cytowanie papieża jako kogoś wielkiego i uznawanie wielkości papieża, to się uznaje aktualny porządek świata. Porządek świata, który wcale nie polega na tym, żeby była praworządność, żeby większość decydowała i żeby w większości było dobrze. Porządek świata, w którym dba się wyłącznie o garstkę wybranych i zazwyczaj najbogatszych. Więc w tym momencie cytowanie papieża wydaje mi się albo jakimś niedouczeniem, niedoinformowaniem, albo może się włączyć światełko, uwaga, coś jest na rzeczy. Nie jest tak, jak przedstawiamy. Więc ktoś nas pakuje w kolejne oszustwo. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, wiadomo, że Watykan pomagał hitlerowcom uciec do Ameryki Południowej. Wiadomo, że Watykan oficjalnie był z Hitlerem w czasie II wojny, który napadł na Polskę, a nie z Polakami napadniętymi. Wiadomo, jaka jest polityka Watykanu dzisiaj. I wiadomo, jaką rolę odegrał Watykan, a najbardziej głowa Watykanu w czasach strajków i lat 80., kiedy to Wałęsa, znany jako agent Bolek, z Matką Boską, tak zwaną Matką Boską, nie będę już rozwijał tematu, z Matką Boską w klapie był u papieża, rozmawiał, a zdjęcia tych wielkich dwóch Polaków w cudzysłowie wiszą do dziś w polskich szkołach. Na przykład niedawno widziałem w polskiej szkole na Rue Angleterre w Brukseli w gablocie zdjęcie Wałęsy z papieżem. Papież wielki autorytet dla Polaków, a Wałęsa Matka Boska w klapie z papieżem. Więc to oni byli tymi, którzy doprowadzili Polskę do dzisiejszego stanu. Ze względu na to, że Kościół miał pod swoimi skrzydłami bardzo dużą ilość Polaków, która Kościołowi ufała. I Kościół sterował na wybory Wałęsy, zamiast powiedzieć, jaka jest prawda. Kościół trzyma wciąż z wąską grupą bogatej elity świata, która jest, może nawet tworzy tą wąską grupę, która jest kompletnie, można powiedzieć, nieludzka w swoich działaniach, ze swoimi rytuałami, ze swoimi pomysłami. No i tu słowo do pana Jana Zbigniewa hrabiego potockiego, żeby się zorientował, jak wygląda sprawa w tematach, o których powiedziałem. Bo jeśli Watykan miałby być z większością zdrowego społeczeństwa, a nie z paranoikami, z jakimiś psychicznymi ludźmi, jeśli chodzi o rządzących światem, to nie istniałaby Fundacja Dobrego Pasterza. Tą sprawą by się zajął Watykan. Ale Watykan to ukrywa i pomaga, a może nawet uczestniczy. Więc jak można dawać za przykład papieża? Ja nie widzę ani jednego działania korzystnego dla Polski w związku z tym, że papieżem był Polak, jeśli w ogóle był Polakiem, bo on może był takim Polakiem, jak mamy Polaków w rządzie, więc trzeba dobrze to sprawdzić. Na dodatek, moim zdaniem nawet nie tyle chodzi o to, czy ktoś był Polakiem, czy nie Polakiem. Bardziej chodzi o to, ile było człowieka w człowieku. Ja ludzi dzielę tylko na dwa rodzaje. Na ludzkich ludzi i nieludzkich ludzi. Co z tego, że ktoś jest Żydem,
Jeśli on mieszkając w Polsce jest lojalny dla Polski i nie robi krzywdy, a przynosi wręcz korzyść dla Polski, mi to nie przeszkadza wówczas, że on jest Żydem. Natomiast co z tego Polaka, jeśli on przynosi szkodę i ujmę Polsce, mając w tym wyłącznie swój własny egoistyczny interes? Panie hrabie Potocki, mój ród też ma swój herb. Nie jestem osobą majętną, tak jak pan. Mam nadzieję, że pan jest prawdziwy i nie widzi w tym swojego własnego, egoistycznego interesu, aby być prezydentem Warszawy, czy wręcz prezydentem Polski. Z pana wypowiedzi wynikają bardzo korzystne wnioski dla Polski i dla Polaków i dlatego może pan liczyć na bardzo wielkie poparcie. Do rozumu pan całkowicie mi przemówił w tych wielu wypowiedziach. Serce jeszcze za bardzo pana nie czuję. Chyba musiałbym osobiście z panem porozmawiać. Jednak wiele razy zaufaliśmy ludziom, później żałując. Więc człowiek, wielokrotnie dostając w tyłek za przeproszeniem, tym razem też jest bardzo przewrażliwiony na to, czy to nie jest kolejny ślepy zaułek, czy to nie jest kolejna strata czasu, poświęcenia uwagi i zawierzenia komuś, kto jest oszustem. Więc jeśli chodzi o politykę i karę śmierci, to tak jak nie jestem zwolennikiem kary śmierci, tak uważam, że kara śmierci powinna dotyczyć polityków. I jeśli chodzi o hierarchię, to hierarchia wcale nie jest dobrym pomysłem. Zarządzanie niehierarchiczne daje większą autonomię. Można działać w porozumieniu, w zgodzie, bez hierarchii. Wówczas nie ma tak szkodliwych manipulacji, jakie mogą zaistnieć dzisiaj. W innym nagraniu może wyjaśnię, jak widzę hierarchię, bo nagranie będzie zbyt długie. Do pana hrabiego Potockiego mam jeszcze jedną uwagę. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mówi pan, że nie można cofnąć porozumienia podpisanego z polskim rządem chyba, sam nie wiem dokładnie z kim. Osoby, która chce zniszczyć polski przemysł z gałęzi hut szkła. Nie wiem, jak się nazywa ta gałąź dokładnie po polsku. Chodzi o niszczenie polskich hut szkła i o niszczenie tej gałęzi i o pana, który, jak to pan określił, truł ludzi w Kalifornii. W pewnych nagraniach mówi pan, że aktualny rząd od czasów powojennych nie jest reprezentatywny, nie reprezentuje narodu polskiego, nie działa w interesie narodu polskiego przede wszystkim, to do mnie przemawia, bo rzeczywiście nie działa w interesie narodu polskiego. W związku z tym można anulować wiele podjętych decyzji. A w nagraniu, kiedy się pan wypowiada o tym wielkim potentacie z Kalifornii, który zniszczy polskie huty szkła, mówi pan, że tego niestety porozumienia nie da się już anulować, więc nie rozumiem, jak to wygląda. To pewnie jest szczegół, który można rozwinąć, omówić i zrozumieć. Jeśli chodzi o rząd polski, to uważam, że jest tylko z nazwy. Nie reprezentuje ani interesy Polaków, ani interesy całej Polski jako kraju. Więc ci, którzy podpisywali umowy, powinni od ludzi pana pokroju
i od ludzi takich jak pan Cichocki. Nie wiem, czy pan słyszał o panu Cichockim, Tadeuszu Cichockim, i co pan o nim sądzi? Człowiek niemajętny, tak jak pan, więc może ma mniejszą siłę przebicia. Więc tacy ludzie powinni informować świat, żeby wiedział, że rząd w Polsce nie reprezentuje interesów Polski i nie jest uznany przez Polaków. Żeby uważali, podpisując kontrakty, żeby nie zostali z tymi kontraktami na lodzie. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że moje uwagi dotrą do pana Jana Zbigniewa Hrabiego Potockiego. Mówię pełną nazwą, do czego nie jestem przyzwyczajony. To jest taka nowość, która być może wielu Polaków pociągnie za sobą ze względu na tytuł i ze względu na majętność pana Jana Zbigniewa. I mam nadzieję, że to nie są działania pana Potockiego na tle własnego egoizmu, tylko rzeczywiście chce zrobić coś dobrze dla Polski i dla Polaków, dla narodu polskiego. Dziękuję bardzo za uwagę.